Zimno, mokro. Liść. Zawsze fascynowały mnie psy takie, które pracują, wychowane na przygody psa cywila, kiedy byłem dzieckiem. Później Cztery Pancerni, wiadomo, Szarik. Był też taki film Lassie i byłem zafascynowany pracą tych psów, ich inteligencją. No wiadomo, w niektórych przypadkach to na filmach jest mocno koloryzowane, ale generalnie takim młodzieńczym marzeniem no to było mieć takiego psa, który by pomagał ludziom. Myślę, że każda akcja to jednak jest taka adrenalina, której nie da się gdzieś tam wypracować przez doświadczenie czy tego, że jest to jak trema aktora przed pierwszym występem, tak tu jest ta adrenalina przed każdą akcją. Akcja dla nas zaczyna się od wezwania, to znaczy komenda policji. Dzwoni do nas z pytaniem, czy możemy pomóc, bo my nie mamy jakiegoś obowiązku. My po prostu chcemy to robić. Telefon dyspozycyjny jest w siedzibie storatu. Najczęściej odbiera go Marta Gutowska, która mieszka niejako w siedzibie storatu. I najczęściej słyszę tak. Ja bardzo przepraszam, że panią obudziłem, ale to taka moja rola. Mówi oficer dyżurny, przedstawia się. No więc ja przedstawiam się też i mówię, słucham. Określają, kto zaginął, gdzie. Mamy 15 minut na to, żeby skontaktować się ze wszystkimi przewodnikami, którzy mogą pojechać, z nawigatorami. I ja odzwaniam do komendy i mówię, że na przykład mamy w tej chwili do dyspozycji cztery zespoły. Cztery zespoły to jest na ogół 4 psy i 9 osób. U nas w domu jest takie są ustalenia, że jak wieczorową porą dzwoni telefon, to mamy taką umowę, że jak podchodzimy do telefonu i wyświetli nam się pani Marta Gutowska Storat, to jeszcze przed odebraniem mówimy akcja, żeby człowiek jak gdyby się już nie stresował, nie nasłuchiwał, z kim tam ktoś rozmawia. Natomiast na telefon bardzo pięknie reaguje pies, który na telefon połączony z wyciągnięciem plecaka oraz włączeniem czajnika, bo trzeba zrobić herbatę, natychmiast jest na środku salonu i już gotowość, ogon, uszy, coś się dzieje, będzie coś. Także to jemu nie trzeba mówić, on to wie sam. Szybkie pakowanie i w drogę. Jedziemy do storatu. No i stamtąd zostajemy zabierani przez transport policyjny już w konkretne miejsce. Marek gotowy? Do domu? Do domu. Idziemy? Do jego rodzinnego domu.
nie zapomnę tego uczucia, jak podjeżdżamy pod dom osoby zaginionej i właśnie wyszła do nas rodzina tej zaginionej osoby. I ja aż się przeraziłam, widząc, jak oni są zrozpaczeni, jak oni na nas liczą, że nie ma mamy i teraz liczą na nas, że my po prostu pójdziemy i znajdziemy tą mamę. I właśnie takie odczucie takiego, że jesteśmy ostatnią deską ratunku. Zawsze zaczynamy akcję od przeszukania miejsca zamieszkania osoby zaginionej, domu, budynków gospodarczych, posesji. Nie zawsze spotyka się to ze zrozumieniem i chęcią współpracy. Ale uważam, że jest to konieczne, ponieważ wielokrotnie okazało się, że takie przeszukiwania wystarczały. Bazujemy troszkę na statystykach amerykańskich, amerykańsko-kanadyjskich. Właściwie Ronald Kester robił badania, zbadał kilka tysięcy przypadków zaginięć na całym świecie. Można powiedzieć, że około 40 kategorii wyróżnił osób zaginionych i sposobów ich zachowania. Bazujemy też na profilach psychologicznych, z których byłem szkolony między innymi przez specjalistów z Fundacji Itaka, gdyż osoby z zaburzeniami, osoby chore na demencję na przykład, zachowują się w podobny sposób. Więc to pozwala w jakiś sposób te działania ukierunkować. Niemniej bazujemy też na punkcie, na miejscu, w którym ta osoba była widziana po raz ostatni oraz informacjach, które uzyskaliśmy od policjantów. Co było przeszukane, gdzie było przeszukane, jaki teren jest najtrudniejszy do przeszukania dla ludzi i co możemy zrobić zespołami z psem. Staraliśmy się wszystko przeszukać, czyli tutaj wszystko było schodzone, gdzieś te pustostany, jeżeli były jakieś, to patrzyliśmy do nich. Wiadomo, że mogą w ciągu dnia być w tych pustostanach, nie mógł nie spać. Natomiast w chwili obecnej może być gdzieś, powiedzmy, w tych pustostanach tutaj znajdujący się, nie? Raczej bym się skupiał przy zabudowach, jak gdzieś w czystych polach, bo on, wiadomo, nie siedzi w polu w tej chwili, nie? Jest za zimno, jest wilgoć, on też nie jest ubrany odpowiednio, żeby się... Jest jakieś podejrzenie, że może próbować sobie zrobić krzywdę? Ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że jeżeli by było, no to nie ukrywałby się. Jeżeli był faktycznie widziany, a jeżeli zakładamy, że to był on, to raczej sobie krzywdy nie zrobił. Ale jeżeli zakładamy, że to nie było, nie ma od soboty, to nawet i najgorszą wersję, że gdzieś sobie mógł wstarknąć na życie, nie? Zazwyczaj do przeszukania zespoły z psem mają taki najtrudniejszy teren, w których nie jest się w stanie posłać tyralierę czy samochód, patrol jakiś. W związku z tym jest to teren często zakrzaczony, leśny, podmokły, taki trudno dostępny. Pierwszy sektor. Czyli robimy takie coś, tak? Czy to całe nasze, czy nie? To jest całe nasze, tak. To jest całe czyli nasze. Czyli taka nerka, nie? Teoretycznie podzielona na dwa mniejsze sektory, z tego powodu, że tu jest strumyk i nie wiem, jaki on będzie duży. Teoretycznie tu jest skarpa 4-metrowa, więc podejrzewam, że zrobimy pierwszy to, przejdziemy i zrobimy potem drugi, a potem jeszcze trzeci mamy sektor tu za drogą na drugiej marce. Tu jest dom, tam gdzie zaginiony mieszkał. I to są sektory, które mamy do przeszukania. To też jest strumyczek. W zależności od tego, jaki jest trudny teren, to się okazuje dopiero po dojściu do terenu i w zależności od możliwości psa oraz siły wiatru, przewodnik decyduje, w jaki sposób chciałby ten teren przeszukać. Teraz nałożył się ślad zespołu. Przewodnik decydował, że chciałby szukać w ten sposób, że najpierw po tej długiej linii, nawrotka i linia jak najbardziej równoległa do poprzedniego przejścia. Pies posiada taki nadajnik GPS miniaturowy w swojej kapocie, który rejestruje nam jego przejście. Tutaj widzimy w kolorze różowym przejście psa. Odległości między tymi przejściami są również narzucone przez przewodnika. Mniej więcej tak by ten trasa przejścia zespołu wyglądała, natomiast pies cały czas na boki jeszcze przeszukuje to, co go zainteresuje, gdzie jakiś zapach wyczuje. Zgłasza się pan do ruchu, tak? Mailujemy rozpoczęcie poszukiwania. Przyjąłem. Słuchaj, człowiek.
Nie rusz. Szukaj. Szukaj. Dalej szukaj. Wchodzisz w teren, to tak jakbyś wchodził w jakąś inną, dziwną historię. Czas ci się zamyka i cała noc potrafisz mieć w odczuciu, jakby trwała godzinę. Jesteś skoncentrowany, skupiony. Każde 10 minut jest bardzo istotne. Patrzysz cały czas na psa. Gdybym nie miała nawigatora za plecami, to bym się zgubiła za chwileczkę, bo w ogóle nie wiesz, gdzie jesteś. Bo człowiek jest tak skupiony na psie, żeby najmniejsze jakieś dziwne zachowanie, podejrzane zachowanie, które ci coś by sugerowało, starasz się wychwycić. Zakładamy, że jeden zespół z psem w trudniejszym terenie, mówimy o zarośniętym lesie, terenie pagórkowatym bądź górzystym, jest w stanie w ciągu godziny przeszukać około 10 hektarów terenu. Zakładamy też, że dobrze wyszkolony pies z dobrą kondycją jest w stanie 6-8 godzin pracować. Więc między 60 a 80 hektarów powinien dać radę przeszukać w ciągu działań w nocy. Pamiętam, że szukaliśmy też w takich terenach, właśnie tam w okolicach Biłgoraja. Myśmy byli na jesień, kiedy jeszcze śniegów nie było, a była lekka warstwa mrozu, w związku z czym i nie było śniegu tak dużo. Więc tak naprawdę chodziliśmy po tych bagnach. Psy zamarzały, dosłownie. Jak pani Marta po całym nocnym szukaniu chciała wyczesać psa, żeby mokry taki nie wsiadał do samochodu. Okazało się, że on ma centymetr lodu na sobie. Taki pancerz, który nie jest w stanie ściągnąć. Więc to było niesamowite takie. No i my tak samo, no myśmy wtedy mieli całą noc po kolana w wodzie, żeśmy brudzili w tym mrozie. Też tak samo maszerując. Także, no to są takie warunki. Zgłasza się baza? Mamy kontuzjowanego psa. Obecnie nie mamy skończonych sektorów i będziemy potrzebowali za chwilę, jak tutaj ja powiem ci kiedy, transport do miejsca mniej więcej, gdzie nas zawoził nasz kierowca. Dobra, przyjąłem. Kończymy, co my zaczęli. Czekaj. To pies rewelacyjnie pracował. Tak za... Po prostu on się przeszarżował, bo w bardzo trudnym terenie pracował, bardzo wzdłuż tego potoku były olbrzymie skarpy, a on góra, dół, po prostu jak wariat. Myśmy szli swoim tempem, tylko on za intensywnie pracował do takiej ilości terenu, jaka była do przeszukania. Pij jeszcze, zanim pójdziesz spać.
nie jest to tak, jakby się każdemu zdawało, że wyszkoli się pieska, pójdzie się na akcję i znajdzie się dziecko, któremu się uratuje życie. Najczęściej to jest tak, że jest to kilka lat pracy, zanim się wyszkoli psa. A potem jest kilkadziesiąt akcji, w których albo się kogoś znajdzie, albo nie. Dlatego, że rolą zespołu z psem, oczywiście podstawową jest znalezienie człowieka, ale też sprawdzenie terenu i wykluczenie go z dalszych poszukiwań. Czyli jeżeli na przykład jadą cztery zespoły i mają wyznaczone tereny, to tylko jeden z nich w najlepszym wypadku może znaleźć tego zaginionego. Natomiast trzy pozostałe muszą przeszukać teren i przewodnicy muszą mieć świadomość, że teren został przeszukany i tam nikogo nie ma. I to też jest nasza rola. I taka niewdzięczna rola w tym momencie. Na niebiesko to są ślady zespołu Storat, czyli psów. I tak, to był płat, to OSP, tak, a to ja opisałem tutaj, oznaczają kolory, tak, główne ślady Storat to są... Czy tam pieski na... Nie stwierdziliśmy obecności człowieka w terenie. Wyrównać te odległości tam. Normalne tempo już. Pieski Storatu mają pewną specyfikę, zarówno zdolności własnych, jak i specyfikę szkolenia, na którą na tej chwilę takich możliwości realizacyjnych policja nie ma. Dlatego tak bardzo dla nas jest cenna ich pomoc, ich wyszkolenie. Pewne modele współpracy, które w efekcie skutkowały w tym, że w roku 2003 podpisaliśmy oficjalne, formalne, pisemne porozumienie pomiędzy komendantem wojewódzkim a prezesem stowarzyszenia i od 15 lat w ramach tego porozumienia funkcjonujemy, wydaje mi się, że doskonale. Porozumienie tylko sformalizowało tą współpracę, która nawiązała się tuż po roku 2000. Ponieważ nie mieliśmy żadnych możliwości wejść niejako w struktury policji, przy okazji wiadomości, które uzyskiwaliśmy z mediów, zgłaszaliśmy do policji, że możemy pomóc i czy policja na to wyrazi zgodę. I w ten sposób na trzeciej akcji, na której żeśmy się wprosili, udało się naszemu zespołowi znaleźć dziecko trzyletnie, które było praktycznie dwie noce samo w lesie. Zgłosiliśmy chęć udziału. Komenda w Lubaczowie zgodziła się na to, że możemy przyjechać. Pojechaliśmy pełnym zespołem, prywatnym trabantem, z jednym psem, bo wtedy mieliśmy jednego psa. Szukaliśmy całą noc. Nad ranem dziecko zostało znalezione. Niestety zamarzło w kałuży. Poszukiwania dzieci są zawsze bardzo stresujące. A odnalezienie dziecka martwego z pełną świadomością, że gdybyśmy byli, powiedzmy, dobę wcześniej, moglibyśmy to dziecko uratować, to na pewno jest bardzo takie wbijające się w pamięć. Dzisiaj będzie bardzo dobrze. Co? Słońce świeci. Wyciągać kundle. A to wiedziałam. Chodź. O, jak pięknie wyjesz. O, jaka śliczna jest. Nasze psy nieraz są mylone po prostu z psami tropiącymi, prawda? Gdzie pies tropiący dostaje do nawęszenia zapach zaginionej osoby i po tym właśnie śladzie, trzymając się tego zapachu, stara się po prostu wytropić człowieka. Nasze psy, szukając zaginionego,
szukają po prostu człowieka. Nie szukają konkretnej osoby, tylko szukają zapachu człowieka jako gatunku. W związku z tym informują o wszystkich ludziach spotykanych w terenie. Wybraliśmy metodę bezgłośnego informowania o znalezionym człowieku. To jest tak zwana metoda na Bringsell. Polega na tym, że pies ma przedmiot przyczepiony trwale do obroży. W naszym wypadku jest to taki pleciony rzemyk, który dopina się do obroży i pies z tym biega. W momencie, jak znajdzie człowieka, sam bierze sobie ten Bringsell do pyska i przychodzi, przynosząc go do przewodnika. Przewodnik odbiera Bringsell. Dla niego jest to sygnał, że robota została wykonana. Podaje komendę pokaż. Pies najkrótszą drogą doprowadza. Super piesek, znalazłeś. No. Jak pies na akcji doprowadza, to adrenalina nie wiem gdzie ląduje. szybuje wysoko. Udało nam się z Szotem 2 razy znaleźć osobę zaginioną. Za pierwszym razem nie mam pojęcia, jak do niej doszłam, nie pamiętam. Na pewno za psem, bo inaczej bym nie trafiła, ale nie pamiętam. Którędy, ani jak, ani czy nawigator za mną leciał, no nie pamiętam. Pamiętam już moment dobiegnięcia do osoby. Kiedy usłyszałem w radiotelefonie komunikat, baza zgłosie dla Szota. Po tonie głosu wiedziałem, że znaleźli. Od razu powiedziałem mojemu przewodnikowi, że wracamy, bo znaleźli. To się słyszy. Daje to nieprawdopodobną satysfakcję, jeżeli się uda znaleźć osobę zaginioną. To jest to, co w jakiś sposób mobilizuje nas chyba. I myślę, że każdy, komu się raz udało znaleźć, czy być w zespole, który znalazł, to jest stracony na amen. Bo to po prostu są takie emocje, że tego się nie da się opisać. Całą noc szukaliśmy tutaj też niedaleko. Niedaleko Baligrodu w Stężnicy. Całą noc szukaliśmy, jeszcze było tyle podkręcona atmosfera, że tam się kręciły niedźwiedzie i wilki. Rano zdajemy już tak przez radio, no i pierwszy zespół tam zdaje, że skończyliśmy przeszukanie terenu, wracamy do bazu. No i na radiu, jak się podaje taki komunikat, to oczywiście inne zespoły też to słyszą. Ponieważ podobne rejony mamy, podobnej wielkości sektory mamy do przeszukania, więc za chwileczkę drugi zespół się odzywa. Skończyliśmy przeszukanie, wracamy do bazy. No i czekamy tak, że trzeci zespół się odezwie. I trzeci zespół się odzywa. Mamy babcię. Więc to było rzeczywiście niesamowite. Jedną z takich akcji to było odnalezienie chłopca, chyba 12-letniego, który się pokłócił z mamą i na złość uciekł do lasu. No i potem szukała go najpierw policja. Parę godzin potem my znaleźliśmy tego zaginionego chłopaka i mówię, że ta akcja to była moim sukcesem szkoleniowym, największym. Dlatego, że pies znalazł zaginione dziecko śpiące, zdążył do mnie wrócić, poinformować, doprowadzić i nie obudził dziecka. Zawsze się zakłada, że idziemy, szukamy żywych. Chociaż ja miałem w paru akcjach taki moment zwątpienia w terenie, ale to nie to, że szukamy po prostu, że nie zdążymy, tylko bardziej pod kątem, że po co my tu szukamy, jak tu jest zdrowemu, silnemu człowiekowi ciężko przejść. Po co my szukamy tutaj osoby, która ledwo się porusza samodzielnie? To przykład akcji, gdzie Jacek znalazł. No. Odnaleźliśmy panią w bardzo trudnym terenie, bardzo takim zakrzaczonym. Nie wiem, jak ona tam dotarła. Na pewno nie w linii prostej, tak jak myśmy dobiegali do niej, bo to była bardzo, bardzo taka wysoka i stroma skarpa. Zapytałem pani, czy nic się nie stało, czy wszystko w porządku. Ona mówi, nie, nic się nie stało. A pani mówi, jak się pies położył, jak pies leżał koło niej, to pani mówi, ale ma pierń kudłaty ogon. I to, no to oczywiście salwa śmiechu i zaraz przez radio podaliśmy, że pani jest cała zdrowa. Najczęściej akcje układają się w ten sposób, że są dwie pod rząd, to znaczy jedna i zaraz za 2 dni druga.
A potem jest 3 tygodnie, miesiąc przerwy i potem znowu jest zestawienie. Przy czym to oczywiście jest takie różne. Zwykle więcej zgłoszeń jest wtedy, jak jest sezon grzybowy, bo ludzie się gubią. Jeżeli jest to okres zimowy, a są opady śniegu, wzywani jesteśmy rzadko, dlatego że wtedy ludzie na ogół, nawet rodzina, po śladach jest w stanie zlokalizować tę zaginioną osobę. A poza tym jest to nieprzewidywalne. Ludzie z depresją na przykład są zupełnie nieprzewidywalni. W którymś momencie pisze list albo nie, pożegnalny, wychodzi z domu i nikt nie wie, w którą stronę. I takich osób niestety też znajduje się trochę. Dla mnie bardzo taką dziwną akcją było poszukiwanie po 3 tygodniach zaginionej kobiety w Janowie chyba, gdzie znaleźliśmy zwłoki tej kobiety, bo oczywiście nie żyła już, w terenie doskonale wytypowanym i 3-krotnie przeszukanym przez różne tyraliery. Natomiast no, tak złożyło się, że zwłoki kobiety były w zagłębieniu terenu, a nad nią były paprotki, które się po prostu zamknęły nad nią. I jak pies doprowadził mnie, bo to akurat mój pies znalazł tą osobę, jak pies mnie doprowadził i pies stał 1,5 metra od zwłok, to ja ich nie widziałam w tych paprotkach. Natomiast jeżeli chodzi o podziękowanie, to brat tej kobiety, też już starszy pan, poprosił osoby, które miały brać udział w pogrzebie, żeby nie kupowały kwiatów, tylko wpłacały na storad. I wtedy rzeczywiście zorganizował zbiórkę i dostaliśmy no, taką dotację, nie pamiętam, coś koło chyba 5 tysięcy było to. Także to była duża suma dla nas i taka zupełnie niespodziewana. Może to trudne dla uwierzenia dla postronnych osób, ale naprawdę to są społecznicy, ludzie, których pasją są pieski, szkolenie, działania, teren, tak zwana akcja. I dla nas to jest niezwykle cenne i z wielkim zdumieniem czasami obserwujemy to zaangażowanie z ich strony i to, w jaki sposób oni są przejęci tym wszystkim, zaangażowani. To jest naprawdę niesamowite. Pracujemy dlatego, że chcemy pomagać, dlatego, że mamy możliwości pomagać. Natomiast nikt za to nie bierze żadnych pieniędzy, tak samo jak nie bierzemy pieniędzy za szkolenie psów czy szkolenie nawigatorów. Jest to po prostu w naszej działalności statutowej. To są wymienione psy, które w czasie działania storatu istniały, brały udział w akcjach, przy czym celowo nie wpisywaliśmy tam ilości odnalezionych osób, tylko ilość akcji, w których ten pies uczestniczył. Dlatego, że ilość akcji jest w jakimś stopniu uzależniona od tego, czy przewodnik chce, może i czy wyszkolił psa. Natomiast sukces w akcji jest oprócz tego uzależniony od szczęścia. I jest to nasz taki no, gest w stosunku do tych psów, które w jakiś sposób odeszły od nas. No i na pewno tworzyły historię storatu i na pewno były przydatne innym ludziom.